Kiedyś miałem taki projekt Instynkt z takim raperem Czarny Furiat. Można powiedzieć, że jest to płyta, przez którą w ogóle to był taki gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi w ogóle o moją historię muzyczną. Czemu? No bo miałem studio w Łomiankach, robiliśmy tą płytę i nagle poszedłem na taki wieczór kawalerski i zostało uchylone okno w studio i zalało mikser cyfrowy, czyli praktycznie straciłem całą pracę. Potem gdzieś tam moje życie potoczyło się tak, że właśnie musiałem się stamtąd wynieść z tym całym sprzętem i w ogóle ten sprzęt to taki był bagaż, który mi ciążył, ja się tułałem po różnych miejscach. No miałem taki epizod, że spałem po piwnicach, w ogóle wiesz, gdzieś po ludziach. Różnie to było, no czasami nie było co jeść, tak?